Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w tym kanale. W dzisiejszym odcinku będzie to poradnik. Jest to drugi poradnik na moim kanale. Będzie to poradnik związany z screenem biegów. O, wchodzimy na kanał Sportal albo na jakąś inną stronę. Dam wam linka w opisie. Piszecie Vehicle, zresztą nawet przecież chyba powinno wam wyskoczyć. Właśnie. Wchodzicie na to, Vehicle Control Dom. O, to będzie pewnie. Wchodzicie na tą stronę, to jest GitHub i tu właśnie o, wyszła jeszcze całkiem nowa wersja kolejna. Tu dajcie kod, to jest zielony, dajcie download zip. Ja już to nie, ja już mam tą wersję, ale to jest nowsza, więc ja tam to wchodzicie w modyfikację. O, tu mam model 22. Starszy na to nie patrzę, bo ja mam, kiedyś to pobierałem, więc musiałem usunąć, bo wyszła nowa. Wchodzicie, musicie w to wejść, to jest ważne, musicie w to otworzyć. O, musicie, kurwa, musicie, i macie tutaj, widzicie, Vehicle Controller do 22, wrzucacie to do modów, o, i teraz wchodzicie Farminga 22, znaczy może chwilę, a nie, szybko się włączę, bo nie grałem z tym 19, wchodzicie, nie wiem, nawet parę jako, o, tam są seria piękna, widzicie, jest nowsza wersja. Wchodzicie. Przepraszam, jak trochę niewyraźnie mówię, ale miałem wczoraj usuwaną ósemkę i mam szwy i mam to trochę spuchnięte, ale chciałem taki poradniczek sobie nagrać. Nie wiem, czy go wrzucę dzisiaj, czy w czwartek, czy w piątek, ale będzie na pewno, bo mam jeszcze roketa do wrzucenia i farminga właśnie odcinek. Dobra, szybko się wnosiło. Dobra. Tutaj właśnie już nie was zaskoczyło, to nie patrzę, co się działo. O, widzicie? Jest GPS. Nie wiem, pokażę to na przykład. A niech będzie tutaj na tym. Ctrl C i tu wszystko macie. Na Ctrl C macie wszystkie opcje. Czyli tutaj macie. Ja tu nic nie zmieniam na razie, bo po prostu jak tu jest GPS. Aha, nawet nie ma szyni biegów tutaj. A jest tu szyni. O, tu macie szerokość roboczą i się ustawiacie, nie wiem. To ma 4 metry, to dajcie 4, tak? Widzicie? Maciek działa. Wjeżdżacie. A to wszystko napiszę. A teraz musicie mieć prosto kamerę. Znaczy prosto kierownicę i tak. Na Ctrl W jakby zatwierdzacie, coś odpalacie, a na Alt W się włącza. Ja tam wszystkie przyciski dam na filmiku, zmontuję i dam te, które przyciski się, które macie klikać. No i dzisiaj wszystko to możecie puszyć i jedzie, prawda, no? I wszystko działa. Nie ma żadnych problemów. No i fajnie. Ja niedługo właśnie nagram odcinek z kilkoma modyfikacjami, które według mnie są bardzo fajne do sprawdzenia, także nie ma coś przedłużać dłużej, krótki, szybki poradnik. To co miałem wytłumaczyć, to wytłumaczyłem. Ctrl Alt C. Nie. Przepraszam. Nie chcę pomylić się jeszcze raz. Musicie być w transkryptorze. Ctrl C włączacie cały panel. Ctrl W zatwierdzacie, odpalacie GPS-a. Ctrl Alt W niszczycie, jak GPS anulujecie. Także to jest szybki, krótki poradnik. Więc zostawcie łapkę, suba i widzimy się w kolejnym odcinku lub poradniku. Tak, do następnego, trzymajcie się, cześć.